wspólnie z partnerami, z którymi organizujemy, będziemy pokazywać technologie, dzięki którym miasta mogą być bezpieczniejsze, dzięki którym miasta mogą być bardziej smart, dzięki którym ta nasza przestrzeń publiczna będzie mogła być jednak uczęszczana. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Bielska-Białej, który objął konferencję patronatem, dzięki któremu możemy tu w dużej mierze być. Tak samo zjad, w którego hotelu jesteśmy, hotel Dębowiec, miejsce, które wybraliśmy na tą konferencję no, kilka miesięcy temu, kiedy byłem tu i rozmawialiśmy o potencjalnej współpracy i jakby przeszliśmy i doszliśmy wspólnie do wniosku, że jest to miejsce, które zarówno będzie bezpieczne dla nas i wszystkich i spełnia te wymogi, które są dla nas potrzebne. Dzisiaj będziemy chcieli pokazać technologie, które zwiększają nasze bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, mieszkańców w przestrzeni publicznej, zwiększają bezpieczeństwo urzędów i jednocześnie te technologie są ze sobą synergistyczne, czyli my i nasi partnerzy robimy to tak, że te nasze rozwiązania się bardzo mocno przeplatają. Będą zarówno eksperci zewnętrzni, którzy będą opowiadali o rozwiązaniach Smart City, będą też prezentacje miast, które różne problemy u siebie rozwiązały, tak żebyśmy w tej agendzie bardzo fajnie przeplatali zarówno osoby odpowiedzialne za wdrożenia, jak i pokazywali te technologie, które mogą te miasta zmieniać. Panie Prezydencie, jakbym mógł prosić kilka słów. To by wypadało, tak? Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w pięknym mieście Bielsku-Białej. Mam nadzieję, że poza tą konferencją będziecie mieli możliwość zobaczenia, bo jest co. No i powiem tak, no nie jest sztuką robić konferencję, jak nie ma pandemii, tak? Dlatego cieszę się, że pewnie z wielkimi trudnościami, bo przecież to odbija się na wszystkich sferach życia. Ta konferencja się odbywa, bo te działania, które kryją się za pojęciem Smart City, jeszcze parę lat temu to była taka nowinka, a dzisiaj w tych miastach, które się rozwijają, w miastach nowoczesnych, jest to w zasadzie jazda obowiązkowa. I my w Bielsku-Białej, ja jako prezydent, bardzo to doceniamy. Pewne rzeczy już mamy wdrożone, ale to się tak szybko rozwija, a zwłaszcza teraz, to jak pan wspomniał, te rozwiązania związane z rozwojem branży IT, z komunikacją, z różnymi technicznymi rozwiązaniami, no wychodzą też naprzeciw tym czasom, w których żyjemy, tak? Przecież zdalna praca urzędów bez odpowiedniej infrastruktury i tych rozwiązań też miast mieszczących się w kategorii Smart City byłaby niemożliwa. Był lockdown, Urząd Bielsku-Białej wprawdzie online, ale pracował w pełnym zakresie, oczywiście z pracą zdalną i tak dalej. Gdyby tego przygotowania i tej części przynajmniej rozwiązań z kategorii Smart City by nie było wcześniej wprowadzonych, to by po prostu to by nie fungowało, jak mówi się potocznie. Dlatego zwracam na to uwagę. Cieszę się, że taka konferencja jest w naszym mieście. Liczę, że kolejna, to będziecie pamiętać, bo w takich warunkach trudnych też musimy przedstawiać odpowiednie warunki. Ale wracając do rzeczy, to w naszym mieście mogę powiedzieć, jakie mechanizmy ogólnie wprowadziliśmy. Już lata temu została podjęta decyzja i mamy dosyć dobrą sieć światłowodów, co no, przy przesyłach dużych ilości danych jest niezbędne. Oczywiście elektroniczny urząd, ePUAP, te wszystkie systemy, które są we wszystkich urzędach, oczywiście działają. Mamy też narzędzia do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, bo tu te narzędzia Smart City to nie tylko te techniczne funkcjonowanie, ale też lepszy kontakt z mieszkańcami, szybka wymiana informacji, reagowanie na nagłe wydarzenia. Mamy taki system zgłoszenia WB, gdzie połączone z mapą, gdzie każdy mieszkaniec może zaznaczyć i ma mieć odpowiedź do 2 godzin na temat reakcji na jakieś zdarzenie. Jest też portal Zapytaj Prezydenta, gdzie jest gwarancja odpowiedzi w 48 godzin na każde pytanie. Początki były straszne, przyznam się szczerze, bo tych pytań było mnóstwo i w zasadzie tylko tym się zajmowaliśmy na początku, ale wiadomo, że potem działa to w sposób taki do przyjęcia. Mamy w części miasta wprowadzony inteligentny system transportowy, który w czasie rzeczywistym dostosowuje się do natężenia ruchu z priorytetem komunikacji miejskiej, czyli autobusów.
Mamy cały system, w zasadzie pierwsi w Polsce wprowadziliśmy coś, co Państwo pewnie widzą w wielu miastach, czyli te ekosłupki sygnalizujące. Oczywiście w tych miastach jest problem ze smogiem, Bielsko-Biała jest takim miastem, gdzie nie zakopujemy problemu pod dywan, tylko mieszkańcy, bo mamy ich w tej chwili prawie już 60 lokalizacji, jeżdżąc widzą po kolorze tego sygnalizatora, nazwijmy to, jaka jest jakość powietrza. I wiele, wiele innych rozwiązań, pewnie Państwu znanych, także nie chcę przedłużać, ale myślę, że teraz przyszedł czas Wasza tej sytuacji na te rozwiązania, które powodują bezpieczną pracę w sytuacji epidemii, tak? Bo to, na to jest duże zapotrzebowanie i też to jest biznes. Także trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tych rozwiązań zostało po prostu sprzedanych, tak? Bo to też przecież za wszystkim ma się kryć jakiś biznes, dochód, bo z tego potem tacy prezenciowie mają podatki i to wydają. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam w naszym mieście i życzę obecnej konferencji. Dziękuję. Mogę tylko dodać, że my mamy produkcję też Bielsko-Biała, jeśli o te podatki chodzi, także. Doceniam. Także mimo, że siedziba w Krakowie, to produkcja jest tutaj.